Cześć wszystkim, Barbara Stachura z tej strony. Dzisiaj taki temat łączy się w ogóle z wami, z Oświęcimia. Jak tam u was pogoda? U nas pada cały dzień. Troszkę niedobre mam to światło, ale temat dzisiaj bardzo ważny. Chciałam tutaj powiedzieć, jaki ja ten temat mam. O zdrowiu. O zdrowiu. Jak poprawić zdrowie i samopoczucie? Chyba tak, bo mi się teraz tutaj nie wyświetla. Tak się właśnie przygotowywuję do live'ów. Najważniejsze. Sześć kroków. Co jest najważniejsze i co u mnie się przede wszystkim sprawdziło, bo to w sumie od tego się zaczęło wszystko. Przede wszystkim zdrowe nawyki żywieniowe. Wystarczy naprawdę zamienić przetworzoną żywność na naturalne produkty. Wprowadzić do swojej diety więcej warzyw i owoców. To jest podstawa. Ja odstawiłam właśnie chipsy, jakieś konserwy, soki z kartonów. I to naprawdę mega wpłynęło na moje lepsze samopoczucie i lepsze zdrowie. To wszystko przez ten deszcz. Teraz lepiej, bo to się światło odbija, krople deszczu na szybie przedniej samochodu. Numer dwa to jest właśnie aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna. Ja staram się jak najwięcej do pracy jeździć na rowerze. Mam niedaleko, to jest raz i naprawdę to jest po prostu mega. Jak po prostu my ludzie jesteśmy zapracowani i nie mamy później czasu właśnie na ten ruch po pracy czy przed pracą. Także ważne jest, żeby właśnie znaleźć czas na aktywność fizyczną. 10-15 minut dziennie naprawdę to jest takie minimum. Ja do pracy jadę 20 minut. W jedną stronę. Sen i regeneracja to jest numer 3. Bardzo ważne jest właśnie, żeby się wysypiać, bo jak człowiek jest wyspany, zregenerowany, to przez sen w ogóle regeneruje się nasz organizm, redukujemy stres do minimum. I ważne też jest właśnie, żeby włączać telefon w tryb samolotowy. Nie mamy wtedy dostępu do internetu, jesteśmy odcięci od tej sieci telefonicznej i to właśnie wpływa na lepszy sen. Tu jeszcze właśnie mam zapisane redukcja stresu. To przede wszystkim właśnie tutaj jest ćwiczenia oddechowe i od kiedy faktycznie to stosuję, to jest mega, naprawdę mega. Spróbujcie sobie robić sobie takie technikę oddechową. Ja teraz zapomniałam, jak się to nazywa, ale właśnie to chodzi, żeby takie głębokie wdechy i wydechy robić i zatrzymywać ten oddech na 5, czyli wdech, zatrzymać, policzyć do 5 i wydech. Spokojny i wyobrażać sobie, że właśnie z tym wydechem wydalamy cały stres i złą energię. Można oczywiście tańczyć, śpiewać, to też również właśnie spacery, biegać, to również powoduje, że jest ograniczony właśnie ten stres, redukcja tego stresu, przytulanie do drzew również, przytulanie zwierząt, przecież mamy zwierzaczki, one również ściągają energię złą od nas. Także głaskać kotka, głaskać pieska, także zwierzątka mega, mega są antystresowe dla nas. A numer 6, najważniejsze też również, to jest suplementacja i wsparcie organizmu. Ja od 5 lat wspieram organizm dodatkowo aloesem. Aloes mega wpływa na nasz układ odpornościowy. Wspomaga zdrowie, odporność i to po prostu właśnie. Ja bym w ogóle was chciała zaprosić jutro, bo jutro 3 października o 19 jest to szkolenie płatne, ale ja jako ambasador firmy Forever
mam możliwość zaprosić kilka osób właśnie bezpłatnie na to szkolenie, a zależy mi, żeby skorzystały osoby, które naprawdę potrzebują, które potrzebują wsparcia, które zmagają się ze słabą odpornością, które zmagają się ze złym trawieniem. To właśnie jutro będzie szkolenie z dr Olejnik. Jest to doktor, która od 20 lat, wcześniej to w ogóle wykładała na uniwersytetach. Ona jest nauczycielem, naukowcem przede wszystkim. Uczyła studentów medycyny i ona właśnie 20 lat temu zainteresowała się właśnie aloesem, czystym jąszem aloesowym i badała klinicznie ten aloes. Także kto jest chętny, piszcie do mnie i wyślę Wam zaproszenie bezpłatne na to szkolenie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.